Dzięki. Łeb mnie nawala. Dominiku? Dominiku! Wiem, że tam jesteś, Dominiku! Znowu szlajasz się po nocy z tymi łachmaniarzami! Przecież obiecałeś, że zostaniesz w domu! Dominiku? Dominiku! Ruski miesiąc popamiętasz, jak cię znowu znajdę z tą... latacznicą tą! Nożesz kruca, fuksta, moja panie, baba! Nożesz skranie boskie z tym babsztylem! Chyba będzie lepiej, jak stąd zniknę, no to czółko i czołem pracy! Łomżej zostawił, a zresztą... Okej. Łeb mnie nawala. Nie pyskuj, tylko chodź na skrzyżowanie. O, a tu mam coś zimnego w dotyku. All right. Niestety, nie mam kluczyków. Ale jest spinka. Nie. A może nawet powinienem... O, jest to cyjka. Udało mi się odpalić ten złom. A teraz tylko pogruchę i spadamy z tego zadupia. Akt trzeci. Pobyt we wsi okazał się być jedynie drobnym przystankiem dla naszych bohaterów. Ci łaknęli wciąż nowych przygód. Siadaj, grucha, normalnie do tego kosza i przygotuj się na jazdę życia. Będziemy szybcy i wściekli. Ty tak na serio, Fred? Może tu lepiej zostać, co? Na działkę ładne miejsce. Motor wprawdzie nie był Hayabuzą, ale Fred postanowił wycisnąć ze sprzęta ile się da. Rucha! Jak się będzie kosz obrózowywał, to mi powiedz! Przerażające przeznaczenie czekało na bohaterów. Okej. Akt trzeci. No, to jesteśmy. Jesteśmy w miasteczku. Gdzie ma na nas czekać ten cały facet z brodą? Ty grucha, weź się może w garść z łaski swojej. Dobra, wszystko pamiętam. Nie ma się co gorączkować. Łeb mnie napierdziela. Znajdźmy faceta z brodą. Przynajmniej będzie wiadomo, na czym stoimy. Aha. Przerwa. Śniadaniowa, do 10:00. Zamknięte. Cudownie. Po prostu wspaniale. W stronę zajazdu. All right.
Mam uraz do przystanków autobusowych. Aha. No dobra, wchodzimy do zajazdu. Zaciszę pewnie. Dzień dobry. Chcielibyśmy... Witam. Witam panów. Czekałem na was. Jak to? Tak to, drogi panie. Nasz wspólny znajomy Niemiec mówił, że panowie tu przyjedziecie. Czekaliśmy. Jaki Niemiec? Ach, ciszej. Po co wszyscy mają słyszeć? Tak, panowie. Mamy wspaniałe muszczki cielęce w sosie beszamelowym. Otóż Niemiec. Niemiec mówił, że panowie tu się mają z nim spotkać. Pan nas z kimś pomylił chyba. Ależ nie. Nie może być mowy o żadnej pomyłce. Jesteście panowie wśród przyjaciół. Niemiec, taki na czarno z brodą, przypomina tego amerykańskiego aktora, nie uważa pan? Kto? Facet z brodą? Otóż to. On na was czeka przy kapliczce za miastem. Może pokaże na mapie. To od razu za złomowiskiem. Trzeba tamtędy przejść. Idźcie. Alright. Blokada na złomowisko, kapliczka za miastem. Dobra, to na złomowisko. Ani drgnie. No nie pojmuję. Dlaczego facet z brodą nie może ustawić się z nami po tej stronie furtki? Okej. Kolejne ze złomowa... Do czego magnes służy, każdy wie. Wiesz, wolałbym raczej nie. Aha. Nie, to nie. Jakaś babcia. Maurycy? Słucham? Maurycy! Szukałam cię od naszego rozstania w Biłgoraju. Wychodłeś, siostrzeńcu. Mogę to powiedzieć, chociaż moje szklane oko jest już nieco porysowane. Masz tu trochę mięsa, które przywiozłam od nas ze wsi. Dobre, zjesz sobie. Ale... Rozumiesz coś z tego?
Wzięła cię za kogoś innego. Klasyczny chwyt. Jak, Maurycy, zjadłeś sobie? Aha. Okej, dobra, no co ty... No to jest... Co za jest? Dobra. Partia Wartości Pracy. Witam szanownych panów. Widzę, że leży też wam na sercu los tych biednych ludzi. Których? Dzień dobry. Nazywam się Wojarska i reprezentuję Partię Wartości Pracy. Dzień dobry, jestem Fred, a to jest mój towarzysz Grucha. Jesteśmy... biznesmenami z Wybrzeża. Kraj potrzebuje waszych głosów. Jak to? Właśnie tak. Czeka was świetlana przyszłość, panowie. Dzięki tym i podobnym inicjatywom społecznym uda się nam stworzyć nowy porządek w tym kraju. Chodźmy stąd, to jakaś wariatka. Wpierw wieś, potem miasto, a wreszcie opanuje województwo. Spytam o to tylko raz, więc proszę o możliwie sensowną odpowiedź. Czy pani znajduje się w tej grze w jakimś konkretnym celu, czy to jest tak, że scenarzysta popuścił wodze fantazji? Proszę wybaczyć, koledze. Mamy za sobą już dwa akty tej debilnej przygody i natknęliśmy się na zbyt wiele postaci, które tylko marnowały nasz czas. I jeszcze te kretyńskie dialogi. Nie muszę chyba pani opowiadać. Ależ proszę się nie przejmować. To naturalne pytanie w waszej sytuacji. Muszę was niestety zmartwić. Jestem w tej grze absolutnie od rzeczy. Jak ten dziadek z gołębiami, którego spotkaliście w pierwszym akcie. Absolutnie od rzeczy. Czyli, że znowu straciliśmy czas na bezsensowną rozmowę. Z całym szacunkiem oczywiście. Nie ma co się martwić. W tej grze trochę jak w życiu. Nikt nie chce Partii Wartości Pracy, ale my jesteśmy i sami się obronimy. Proszę, oto ulotki. Nie liczyłbym, że to się jakoś szczególnie przyda. Nie chcę. Poza tym to byłoby torpedowanie cudzych planów, no nie? Bój się, kocie. Ależ ty jesteś brzydki. Bój się, kocie. Nie. Ależ ty jesteś brzydki. Co za sk... potwór. Nie no, można go jakoś wziąć? Z gaśnicy go pan. Nie no, dobra, ej. Nie. Ej, przeciwko czemu protestujecie? Przeciwko karygodnym warunkom życia, beznadziei i bezrobociu. Ty też? Dzień dobry, panowie. Świt wstał dzisiaj krwawy. Nazywam się Towarzysz Roman, lecz lepiej będzie, jak będziecie zwracać się do mnie per Towarzysz Roman. Doskonale, prawda? Skoro rozwiązaliśmy kwestię przedstawienia mojej skromnej, prawda, osoby, możemy przejść do kwestii kolejnych. I tu pojawia się moje, prawda, pytanie. Czy on już sobie... Proszę? Kto? Kot z piekła rodem, proszę pana. To prawdziwa, prawda, bestia.
która zasadniczo nie daje mi chwili, prawda, wytchnienia. Nie wiem już, co mam ze sobą zrobić. No, bestia ta chodzi za mną krok w krok i namawia mnie do czynów ohydnych. Mam w związku z tym następującą, rozumie się, propozycję. Zróbcie coś z prześladującym mnie zwierzęciem, a w razie zwady obiecuję dać wam moje poparcie. Tu, na barykadzie, jestem kimś. Jestem niczym, zasadniczo, Nelson.